To jest ambulans, moi drodzy. Zobaczcie, jakie poczucie humoru. Zbieram ratowników medycznych, mają, nie? Tylko się uczyć. Sławika! Tutaj w Bang Thang jest taka charakterystyczna promenada. Ciągnie się, ja wiem, 3-4 km, ale tak poważnie. I dosłownie stragan przy straganie. Dzisiaj jest weekend, mamy sobotę, więc jest naprawdę sporo tych, nazwijmy to... Odnosimy wrażenie, że jest to miejsce, gdzie mnóstwo ludzi, prawdopodobnie z Bangkoku, albo po prostu z kontynentu, przyjeżdża tutaj, bo wydaje mi się, że to jest najbliższy, bliżej niż Pattaya. No z Bangkoku miejsce. Tutaj na pewno jest bliżej. Mamy tutajskiego malucha. Pragnę zwrócić uwagę na czapeczkę i skarpetki. Dodam, że jest jakieś 28 stopni. Kupuję w takich zawiniątkach w liściach ryż, a nie mnie tutaj dopinguje. Chyba się już nudzi dziewczyna. A to nasz nowy sposób na zmęczenie Ani. Tak, dziewczyna przespacerowała z nami, no, z 500 metrów już. Reakcja. Dzień nad morzem w Bang Thang i szczerze mówiąc to czuję, że mamy, można powiedzieć, wakacje od wakacji. Bardzo się tutaj byczymy, żeby nie powiedzieć super nudzimy, ale do tego stopnia, że nawet nic nam się nie chce. Wyjście z hotelu jest dużym wyczynem jak na nas, ale no najwyraźniej tak po prostu musi być. Ja wiem, o co może chodzić. Już pomijając fakt, że jesteśmy zmęczeni po jeździe rowerem z przyczepką, ale to chyba mam za dobre hotele. Bo się nie chce wychodzić. Możliwe. Właśnie robi nam się kurak. W takim oto pojeździe. Ja przyznaję, że ja nie mam łatwo. Szanowny pan. Ten pan już dzisiaj ją trzy razy karmosił swojego wąsa. Tak jest. A jak reakcja Ani? Czy daje się podoba? Czy to ci się podoba? Taka się nie wydaje zadowolona. Nie, czasami się uśmiecha. Córka w dobrych rękach, ma trzy ciocie. Podoba nam się.